Hej Jaszka, widzowie z tej strony Jakuciel i witam was serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zobaczymy, czy Imperium Osmańskie Age of History 2 zawładnie sporą częścią świata, czy może rozpadnie się i będzie klepał bidę przez wszystkie lata swojego istnienia. Dobrze, tym jakże optymistycznym akcentem zaczynamy. Widzimy się po krótkiej przerwie. Wy to widzicie po intrze, u mnie trochę więcej czasu minęło. Byliśmy na wojence z Republiką Raguzy, ponieważ byliśmy zmuszeni do obrony, no to w tej wojnie niespecjalnie chciało mi się walczyć. Ale później zostaliśmy zaatakowani przez Bizancję. No i tutaj to jest wojna, którą i tak prędzej czy później musielibyśmy zrobić. I dzięki temu, że nam tą wojnę wypowiedzieli, to oczywiście przegrali sromotnie. I dzięki temu wreszcie możemy przejąć kontrolę nad Istambułem, czyli dawnym Konstantynopolem. Jeżeli ktoś jest ciekawy o plany na przyszłość, to tutaj Xandar, Karman, Trebizond, one na pewno zostaną podbite w niedalekiej przyszłości. W kierunku ekspansji na Bałkany jeszcze się nie śpieszę. Wybaczcie, ale zapomniałem się odezwać. Teraz widzicie, jak udało mi się zakończyć wojnę z Bośnią, bo niestety Serbia została już pochłonięta przez Węgrów. Tak wytłumaczę pobieżnie, co się wydarzyło. Jak widzicie, tutaj duża część ziem jest już pod naszym pięknym panowaniem. Tutaj to państewko zostało nam do podbicia z tych takich większych. Być może też tą karą się zajmiemy. Ale to później. Na razie chcemy zainteresować się bardziej Europą i podbić wszystko, czego co damy radę. A mianowicie, naszymi następnymi celami jest Albania, Wołoszczyzna i Mołdawia. Byliśmy na wojnie z Bośnią, którą w całości zajęliśmy, i na wojnie z Wenecją, od której wzięliśmy jej tutaj nadadriatyckie posiadłości w regionie bałkańskim. Aktualnie na świecie panuje względny spokój. O, tutaj się coś ciekawego wydarzyło. Argonia jest jeden z potężniejszych państw, a my jesteśmy aktualnie najpotężniejszym państwem na świecie. O, zaczęła nam właśnie pojawiać się inflacja. Bo jak wszyscy wiemy z poprzednich odcinków, jest znakiem, że czas na wojnę. Deus vult, Deus vult. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ja ruszam na wojnę z Albanią. No wiecie, no wojna do wygrania z palcem w nosie. Ale cóż się okazuje, że tutaj Czereksja i Królestwo Polskie wypowiadają nam po wojnie. Co najgorsza, niespecjalnie mam się czym to aktualnie bronić. W tym regionie, bo jest niezasymilizowany, więc nie mogę sobie zrekrutować stąd na prędce sił. Jednym słowem, sytuacja jest gorzej niż przegwizdana. Żeby było śmieszniej, do wojny postanowiło przyłączyć się Wielkie Księstwo Litewskie. A w tym regionie, od Wołoszczyzny na północ, nie mamy jak zrekrutować wojsk. Nie mamy innego wyboru. A, dobra, wy już macie z nim wojnę. Na szczęście, dzięki naszym zabiegom dyplomatycznym, udało nam się przetrwać. A prawdopodobnie się uda, bo wysłaliśmy poselstwo do Riazania, Nowogrodu Wielkiego, Zakonu Kawalerów Mieczowych, żeby zaatakowali Wielkie Księstwo Litewskie. Jak widać, wszyscy trzej zaakceptowali propozycję. Natomiast do Krzyżaków wysłaliśmy posła w podobnej sprawie,
a mianowicie w kwestii ataku na Polskę. I przystali oni na tą propozycję. Udało się podpisać pokój z Wielkim Księstwem, dzięki czemu możemy się w całości skoncentrować na wojnie z Polakami. A zatem chyba zrobiłem bardzo dobre posunięcie. Zobaczcie, Wielkie Księstwo Litewskie już w zasadzie leży. Polska w całości się dostanie nam, bo Wielkopolska i Mazowsze wpadło w ręce krzyżackie. To się dopiero nazywa potęga dyplomacji. I drodzy Państwo, tak oto żywot swój kończy Królestwo Polskie. Chociaż, szczerze mówiąc, nie wiem, czy zajęcie całej Polski będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Postanowiłem wspaniałomyślnie uczynić z Królestwa Polskiego mojego wasala. Dzięki czemu, no, nie przestaną istnieć, a ja będę mógł się cieszyć nowym wasalem. I udało się. Zaakceptowali nasz pokój. Teraz trzeba przejść do długiego procesu stabilizacji. Myślę, że na razie tyle by to było z naszych podbojów w regionie Bałkanów i naszym następnym i być może nawet ostatnim celem w tym regionie będą Węgry. Teraz najprawdopodobniej powrócimy na tereny Azji, aby tam toczyć dalsze wojny. Królestwo Węgier, kiedy biliśmy się z krzyżakami na północy, postanowili nas zaatakować. Niestety sytuacja aktualnie jest przegwizdana. Nie mamy dobrego miejsca do obrony. Nie mamy właściwie żadnych jednostek na miejscu. A Węgry są aktualnie jednym z najsilniejszych państw, bo są trzecim. W takiej sytuacji trzeba tylko ratować się klasyczną taktyką i rozesłać posłów, aby oni spróbowali coś zdziałać na sąsiednich dworach. Udało się. Nasza taktyka podziałała i wszyscy, do których rozesłaliśmy gońców, czyli do Neapolu, Śląska, tutaj tego państweczka, już nie wiem, jak to się nazywa, i Austriacy przyjęli naszą ofertę. Zapomniałem o Czechach, a ci byliby chyba dosyć użytecznym sojusznikiem w tym przypadku. My tutaj zaczniemy zbierać wojska na granicach i zastosujemy taktykę jak z odcinka, gdzie Moskwą stworzyliśmy Imperium Rosyjskie. Naszym celem będzie pozwolić wrogowi zająć większość ziem. My się pokornie wycofamy na krótszą linię obrony i wtedy będziemy mogli poczekać, aż wróg się wypali i rozpocząć kontratak. Żeby było śmieszniej, teraz, kiedy już wszyscy wjeżdżają w te Węgry, to Polaczek stwierdził, że jak mu zapłacili, to on może w nas wjechać. Niepokorny kurde wasal zaraz zobaczy, jak ja się z takimi rozprawiam. A zatem udało się. Taktyka z rozsyłaniem posłów, kiedy sobie się nie radzi, jest, okazuje się być bardzo, bardzo skuteczna. Zobaczcie. Tutaj w obrębie Wielkiego Księstwa cały czas panuje chaos. Czesi trochę się wzbogacili. Wzięli Słowację w dużej części. Ale jest to mała
cena za tak totalne zwycięstwo. Pozostali nie wzbogacili się jakoś dużo. Tutaj wzięto dawną Wenecję, która była podbita. No i cóż, teraz siądźmy do rozmów i zobaczmy, jak dużo będziemy w stanie wynegocjować od Węgrów. Miało miejsce coś, czego się absolutnie bym nie spodziewał. Możemy zająć całe Węgry. A teraz siądźmy do rozmów pokojowych z Polakami. Ostatnio dałem im szansę na odpokutowanie swoich złych uczynków. Teraz też im dam. Pozostaną moimi wasalami. Ale znów okroimy ich tereny. Pełm, Przemyśl, Krosno trafią w obręb Imperium Osmańskiego. Wszyscy zaakceptowali nasze propozycje. Aż jako, że nie chcę mieć więcej problemów z Polską, to obniżymy, właściwie całkowicie zlikwidujemy podatek, który musieliby odprowadzać z racji, że są naszymi wasalami. Być może to zapewni stabilność na ziemiach polskich i sprawi, że nie będą tak łasy na pieniądze, żeby buntować się przeciw swojemu suwerenowi. No dobrze. Niestety dzisiaj nie uda mi się zrealizować celu odcinka, czyli odtworzenie Imperium Osmańskiego, bo trochę niestety dzisiaj, że sobie z czasem mam sporo obowiązków, a film muszę jeszcze zmontować, a widzicie go, jeżeli widzicie go we wtorek, to ja właśnie to we wtorek nagrywam, jest 10:10, mam niecałe 5 godzin na zmontowanie i wstawienie na YouTube'a. Więc no, jeżeli bylibyście zainteresowani wiernym odtworzeniem granic Imperium Osmańskiego, dajcie znać w komentarzach, spróbujemy to zrobić. Odbijemy tutaj Arabię oraz Afrykę Północną oraz uczynimy Morze Czarne naszym morzem wewnętrznym. I cóż, to byłoby na tyle. Dzięki wam wszystkim, że dotarliście do tego momentu. No i cóż, do zobaczenia już niebawem.